takim układzie przystępujemy do punktu pod tytułem interpelacje i wnioski radnych, a bardzo proszę Biuro Rady o przygotowanie jako pierwszego projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Po interpelacjach, no bo oczywiste, że to musimy zrobić. Jako pierwszy punkt będzie podatek od nieruchomości zgodnie z sugestią pana radnego, potem będzie przeprowadzane w tej sprawie głosowanie, a potem będą następne punkty, czyli miejscowe plany i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę pani Janto z pierwszej kolejności. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Panie Prezydencie. Mam dwie sprawy, o których chciałam Państwu powiedzieć. Myślę, że dość istotne i powiedziałabym bardzo delikatne w swojej naturze. Mianowicie, Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o określenie postępowania, jakie Pan Prezydent przyjmie w sprawie pomnika Armii Krajowej. Chciałam Państwu powiedzieć, że sytuacja jest dość trudna, dla mnie także osobiście, ale myślę, że jest ważna i że trzeba ją podjąć. Szanowni Państwo, dostaliśmy ostatnio wszyscy wniosek, czy też prośbę skierowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o przyjęcie pewnej postawy, czy też przyjęcie sprawy, która wydaje się dla mnie też osobiście bardzo trudna. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, został kamień węgielny położony pod pomnik Armii Krajowej. Z tym, że zakomunikowano nam, że żołnierzom Armii Krajowej udało się zebrać 60 tysięcy 32 złote, a koszt pomnika, jak Państwo wiecie, wynosi 1 676 000. W związku z tym różnica w uzyskanych środkach i tych, które należałoby wyłożyć, aby zrealizować projekt, jest dość znaczna. Dla mnie trudna, biorąc pod uwagę moją prawie że biologiczną niechęć do stawiania kolejnych pomników. No chciałabym wiedzieć, co w tej sytuacji się zrobi, kiedy żołnierze zebrano 60 tysięcy, a 1 676 000 potrzeba na postawienie pomnika. I chciałabym wiedzieć, jakie rozwiązanie, czy model przyjmie rozwiązanie Pan Prezydent. I mam jeszcze drugą sprawę, to już właściwie nie jest interpelacja, ale ponieważ chciałam wykorzystać ten moment, który być może zostanie na wsze czasy zapisany w protokole. Szanowni Państwo, w sposób zdecydowany i ostateczny protestuję przeciwko temu, co się będzie działo, jeśli chodzi o sumę w sprawach związanych z Sylwestrem. Szanowni Państwo, dla mnie jest to po prostu niezrozumiała sprawa, kiedy nie ma pieniędzy na budżet obywatelski, bo taką odpowiedź otrzymałam. Kiedy mówi się o tym, że rekultywacja parku lotników będzie w tym roku, w 2014, niemożliwy, a robimy wielkie igrzyska na rynku. W związku z tym chciałam oficjalnie zaprotestować przeciwko takiej polityce finansowej miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Chwajoł i Pan Radny Kosior do protokołu. Proszę dalej listę. Pan Radny Gilarski, potem Pan Radny Pilk. Pan Pilk do protokołu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałbym dzisiaj zgłosić 3 interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy Centrum Młodzieży imienia Obama. Na dyżurze zwrócili się do mnie rodzice, które mają pewne uwagi, więc ja tutaj szerzej może nie będę na ten temat mówił. Dotyczy to bezpieczeństwa dzieci, przekształcenia Akademii Twórczego Przedszkolaka w punkt przedszkolny i założenie w siedzibie Centrum Młodzieży Szkoły Podstawowej. Także sprawa jest szeroko opisana. Liczę na wyjaśnienia i informacje na ten temat. Druga sprawa dotyczy budowy Centrum Kongresowego. Również na dyżurze radnego otrzymałem informację, że dzieją się tam niepokojące rzeczy, mianowicie tutaj cytuję, na etapie kosztorysów do klimatyzacji i projektów projektanci dobierali najdroższe materiały, za co oczywiście otrzymują prowizję od producenta, a jeżeli ich urządzenia zostaną wykorzystane, to jeszcze raz dostają prowizję. To jest cytat. Natomiast generalnie moje obawy wynikają z tego, z tych informacji, które otrzymałem, żebyśmy mieli powtórki z historii, mianowicie przy budowie Stadionu Wisły, której budowa sięgła 600 milionów złotych, niedługo miasto będzie musiało utrzymywać ten stadion, bo jak wiemy, Wisła wyprowadza się do Myślenic i tylko na czas meczu będzie wynajmować stadion, a to są koszty rzędu, nie wiem, 5-7 milionów złotych miesięcznie. Niedawno mieliśmy też niespodziankę w postaci dołożenia 40 milionów do budowy hali w Czyżynach. Ja abstrahuję od tego,
czy ta hala jest potrzebna, czy nie. Natomiast no, obawiam się, że za chwilę możemy mieć taki sam problem z centrum kongresowym, na które tak długo czekaliśmy w Krakowie, które w tej chwili powstaje, i sygnały, które otrzymuję, są bardzo niepokojące, żeby się dlatego też proszę o wyjaśnienia dotyczące tej budowy, finansowania i tak dalej. Natomiast trzecia sprawa to jest sprawa, którą próbowałem poruszyć, poruszałem wczoraj na Komisji Edukacji, natomiast miałem wrażenie, że ona została przyjęta trochę żartobliwie. W moim odczuciu sprawa jest poważna, bo opierając się na doniesieniach prasowych, chciałbym poruszyć sprawę powołania zastępcy dyrektora Zespołu Ekonomiki i Oświaty. Mianowicie, jak pewnie Państwo wiedzą, albo nie, to się dowiedzą, że pani, która została powołana na zastępcę dyrektora Zespołu Ekonomiki i Oświaty, wcześniej otrzymała negatywną ocenę pracy. Tutaj w załączeniu przedstawiam prezydentowi dla przypomnienia sprawy wystąpienie pokontrolne, jeśli chodzi o kierowanie placówką Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 10, w tym 15 LO. Mianowicie chciałbym zapytać, na jakiej podstawie, w jaki sposób pani objęła stanowisko zastępcy dyrektora. I tutaj zadaję takie pytania. Pierwsze, czy pan prezydent i Wydział Edukacji mylili się wówczas, gdy oceniano i próbowano odwołać panią Adamus ze stanowiska, czy też pomylili się teraz? Jaką rolę odegrały w sprawie powołania na to stanowisko panie radne Platformy Obywatelskiej, pani Maliszewska i Fijałkowska? W artykule prasowym podano, że rekomendowały panią Adamus na stanowisko zastępcy dyrektora. Czy rekomendacja radnych PO jest wystarczająca do obejmowania stanowisk kierowniczych w magistracie, czy jednostkach i spółkach miejskich? Czy na przykład jakby ktoś chciał popracować na jakiejś spółce miejskiej, czy trzeba poprosić o rekomendację szefa klubu, czy jakaś inna osoba zajmuje się tym działem, tą działką w klubie radnych? Czy może należy wypełnić jakieś inne formalności? Jakim trybem, nie licząc oczywiście tych rekomendacji, jak rozumiem, u prezydenta Matusza i dyrektora Czernego, i na jakich zasadach, czy tam był konkurs, powołano panią Adamus na to stanowisko? I tak jak powiedziałem, w załączeniu przedstawiam wystąpienia pokontrolne dotyczące powołania pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10. To tyle, dziękuję. Dziękuję, proszę o druk, o materiały. Pan radny Pich do protokołu, pani radna Fijałkowska do protokołu, pan radny Durek, proszę. A proszę pokazać jeszcze listę, może pan Rafał Poremski. Rafał. Pani prezydent, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym się dowiedzieć o pana prezydenta Majchrowskiego, dlaczego Straż Miejska nie podejmuje działań i interwencji w nielegalnie postawionych zabudowaniach przy ulicy Prądnickiej pomiędzy torami tramwajowymi a szpitalem Narutowicza, gdzie regularnie palone są śmieci, plastik, co widać i czuć. Ja kilkakrotnie interweniowałem w tej sprawie, między innymi na Komisji Praworządności. Żadnych działań nie podjęto. I proszę mi powiedzieć, jak czują się mieszkańcy Krakowa, którzy to widzą i czują, a których nakłaniamy, żeby przestali palić węglem. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Poremski, pani radna Fijałkowska i Rafał do protokołu. Przepraszam, Rafał, potem Poremski. Tak, przepraszam. Panie przewodniczący, ja mam jedną interpelację bardzo proekologiczną. Od 2006 roku mieszkańcy przy ulicy Juliana Fałacha, czyli bloki 9, 11, 12, 13, 14, po prostu proszą o podłączenie do MPC-u i po tylu latach po prostu, i dlatego pytam pana prezydenta, czy jest możliwość podłączenia techniczna tych bloków pod MPC i oczywiście likwidacja pieców. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Poremski, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, drodzy państwo. Ja mam 5 interpelacji, wszystkie oczywiście są z moich pełnionych dyżurów, dlatego się zwracam do pana prezydenta. Króciutko pozwolę sobie streścić, bo są dość ważne i ciekawe dla mieszkańców. Jaki jest konkretny termin wygaśnięcia lub ograniczenia eksploatacji i rozmiaru ewentualnej dalszej eksploatacji po uruchomieniu ZTO, oczywiście Baryczy? Czy można zbadać, jaki jest wpływ na środowisko kompostowni w Baryczy i czy jest coś takiego robione? To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja moja jest również, dotyczy Baryczy.
ponieważ obecnie jest, zgłosili mieszkańcy z prośbą o interwencję w sprawie rozbudowy sortowni. Czy w MP3 została zbudowana na podstawie WZ-ki, czy na podstawie planu miejscowego? Jakie jest przeznaczenie oraz czy fakt istnieje, wynika jakieś długofalowe plany dalszej eksploatacji baryczy? Czy były prowadzone konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy sortowni? To jest następna interpelacja. Następna. Szanowny Panie Prezydencie, aby rozwiać niepokój mieszkańców, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy zbiornik wody Bogucice jest bezpieczny w związku z istniejącymi terenami osuwiskowymi i nowym studium w tym terenie. Następna interpelacja dotyczy również interwencji mieszkańców. Szanowny Panie Prezydencie, proszę o udzielenie informacji, czy jest to prawda, że miasto ma zamiar zabudować część terenu Fortu Rajsko? I piąta interpelacja. Bardzo bym prosił o ujęcie w planie, w imieniu mieszkańców, w planie utrzymania zimowego ulic Jarockiego i ulicy Geologów, ponieważ to są ulice dość stromo położone. Jeżeli są opady śniegu, trudno dojechać do posesji, które tam się znajdują. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę o materiały. Pan Chwajuł i pani Fiałkowska złożyli do protokołu te swoje interpelacje. To jest tyle, jeśli chodzi o listę interpelantów.